Siemano graczu, poszperałem na ciebie trochę i znalazłem bardzo fajne gry na telefon. Jak je sprawdzałem, bawiłem się świetnie. Masa tytułów, które za chwilę zobaczysz, zostało na moim telefonie przez wiele dni. Super w nich jest to, że nie zabiorą ci miejsca na telefonie, bo ważą mniej niż 100 MB. Jestem pewien, że ci się spodobają, więc oglądaj do końca, a w komentarzu napisz, która gra spodobała ci się najbardziej. Zanim przejdziemy do filmu, zasubskrybuj proszę mój kanał z dzwoneczkiem, dzięki czemu nie przegapisz żadnej super gry. Genialna gra, nie dość, że zabawna, to jeszcze oferująca bardzo ciekawą i dobrze zaprojektowaną rozgrywkę moim zdaniem, ale po kolei. Siadasz dupskiem na motor, ale w odróżnieniu od innych gier tego typu, tutaj na tym motorze wcale nie musisz utrzymać się zbyt długo, wiesz? Bardzo często, szczególnie na początku, będziesz klepał michą o glebę, a gra zrobi ci jeszcze przy tym zdjęcie. Takie śmieszki są z tych twórców, mówię wam. Gra polega głównie na pokonywaniu wyzwań i przede wszystkim przechodzeniu map, które napakowane są wybujałymi rampami i przeszkodami oraz innymi niebezpieczeństwami, które chcą zrobić z ciebie miazgę. Możesz robić czasy, pobijać swoje rekordy i dobrze się bawić. Wszystkie te rzeczy są bardzo mile widziane w tej grze. Mam nadzieję, że odhaczysz każdą z tych pozycji. Nowiutka, świeża giera, która zabije twoją nudę na amen. Tytuł bardzo łatwo wciąga z racji tego, że praktycznie bez przerwy zarzuca nas nowymi wyzwaniami do pokonania. Wszystko kręci się wokół pociągu, którym sterujesz. Masz za zadanie zebrać wszystkich pasażerów z planszy w taki sposób, by nie wjechać w swoje wagony. Na początku zaczynasz bez nich, ale w trakcie przechodzenia poziomu najeżdżasz na takie przyciski, które dodają jeden wagon do kolekcji. Jak się domyślasz, utrudnia to rozgrywkę, a ty masz za zadanie tak umiejętnie wybierać tor jazdy, by pociąg mógł zebrać wszystkich oczekujących ludzi bez właśnie kolizji w postaci wjechania sobie w tyłek. Poziomy bardzo szybko robią się wymagające, gra się z nami nie pieści, ja już na 8 levelu, słuchaj, niemal nie wjechałem sobie w tym w tyłek. Dosłownie o mały włos minąłem ostatni przedział. Gra, jak widzisz, jest naprawdę bardzo fajna, warto byś sobie ją zainstalował. Ale akcja, słuchaj. W pewnej krainie żyje sobie taki mag, który chce być mega silny i napakowany. Do stworzenia wywaru potrzebuje jednak składników, dlatego wysyła swoich sługusów, by zdobyły dla niego owoce. Niestety dla niego wszedł on na twój rewir, a ty nie pozwolisz mu kraść swoich rzeczy, dlatego wyruszasz na wyprawę, by skopać mu dupsko. Gra ma charakter zręcznościowy, gdzie będziesz pokonywał poziomy wypełnione przeszkodami i potworami, zbierać będziesz również właśnie owoce, które są twoim paliwem napędowym w postaci punktów. Gra nie jest niesamowita, ale urzekła mnie tym, że twórcy spróbowali czegoś oryginalnego i wprowadzili bardzo prosty system walki polegający na przykład rzucaniu w przeciwników bombami. Zrobisz jak chcesz, mordeczko, ale ja polecam ci tego spróbować. Bardzo ciekawa, nowa i oryginalna gra na telefon. Jeszcze nie została oficjalnie opublikowana, prace nad nią ciągle trwają, ale wypróbować ją możemy już teraz. Gra skupia się na rozgrywkach multiplayer, gdzie dwie drużyny walczą, by osiągnąć jeden cel. Jeden z trybów polega na tym, by zdobyć 4 fragmenty mapy, które pozwolą odnaleźć skrzynię. Ją trzeba podnieść i przetransportować na łódź. To wszystko będzie działo się na planszy wypełnionej innymi graczami, a ostrzał nie ustanie ani na moment. Drugi tryb jest prostszy, bo to zwyczajny deathmatch. Drużyna, która zdobędzie 10 eliminacji, czyli 10 razy zabije postać wroga, wygrywa. Gra ma bardzo fajną, kolorową grafikę, która cieszy moje oko przynajmniej. Steruje się też bardzo prosto i bardzo fajnie. Jest nawet autofire, który pomaga nam eliminować, szczególnie z jakiejś większej odległości, naszych przeciwników. No, mam nadzieję, że tobie też się fajnie na to będzie patrzeć i fajnie się będzie w to grać, bo serdecznie ci polecam właśnie ograć ten tytuł. Jest wielka szansa, że cię wciągnie, tak samo jak Odkurzacz Babci włączony na full. Fajna, świeża gierka, która pozwoli ci pobawić się w stylu Clash Royale. A to znaczy, że twój zmysł taktyczny odegra tutaj bardzo dużą rolę. Mimo że walka może wydawać się chaotyczna, to jednak to, jakie działania podejmujesz, ma ogromne znaczenie. Bardzo fajne jest tutaj to, że nie patrzysz się jedynie, jak twoje sługusy nacierają na wroga, ale również ty sam możesz to robić, bo oddana zostanie w twoje ręce postać, nad którą masz po prostu całkowitą kontrolę. Możesz samodzielnie atakować i zabijać rywala oraz jego małą armię,
wygrywa ten, kto zabije bohatera gracza 3 razy. Jednak nie tylko na tym należy się skupić, bo za sobą masz jeszcze, jak widzisz, portal, z którego wychodzą miniony. Jest on bardzo ważnym miejscem strategicznym, którego trzeba mocno strzec. Ogólnie bardzo przyjemnie się w to gra, w skrócie to taki Clash Royale właśnie, ale z paroma ciekawymi modyfikacjami. Genialna gra, wciągająca, wyścigowa i z przyjemną dla oka grafiką. Twoim zadaniem jest wejść za kierownicę zwykłego auta i jechać jak najdalej. Nie jest to jednak zwykła wyprawa do babci na wieś, tutaj po prostu będziesz musiał walczyć o przetrwanie. Paliwa w baku masz mało i bardzo często będziesz zahaczał o stację. Na pewno nieraz się też rozbijesz, dlatego lekkie stłuczki możesz naprawić zjeżdżając do warsztatu. Oprócz tego czasami na poboczu będą pojawiać się jakieś inne elementy, które pozwolą ci zajechać dalej. Podczas jazdy będziesz musiał wykazać się wielką zręcznością, a cała rozgrywka to fajne wyzwanie, które taki gracz jak ty z chęcią przyjmie. Będziesz się przy tym na pewno bardzo dobrze bawić. Gra jest niesamowicie fajna, bardzo mnie wciągnęła, a model rozgrywki bardzo podobny jest do hitu Angry Birds. Twoim zadaniem jest wypuszczać z katapulty głazy o różnej wielkości, które mają na celu totalne zniszczenie fortyfikacji wroga, a w szczególności do wyeliminowania przebywających wewnątrz strażników. Mega przyjemnie się na to patrzę, zarówno poprzez efekty wizualne, a w szczególności tą śliczną grafikę i efekty specjalne, jak poprzez efekty dźwiękowe, kiedy wieże wroga padają z hukiem. Do przejścia masz masę leveli, które za każdym razem stawiają przed tobą coraz trudniejsze wyzwanie. My jako gracze bardzo lubimy wyzwania, dlatego chcemy im podołać i pokazać, kto tutaj rządzi. Z całego serducha polecam, jeżeli jeszcze nie grałeś. A teraz gwóźdź programu, moi drodzy. Gra, na którą natrafiłem zupełnie przypadkiem, skradła moje serducho i napawa mnie wielkimi oczekiwaniami. To kolejny tytuł, który jest w fazie beta testów, ale zapowiada się niesamowicie. Szczerze mówiąc, to nie wiem nawet od czego zacząć, bo tego tytułu nie można jednoznacznie przypisać do jednego gatunku. Na pewno jest to survival, bo motyw walki o przetrwanie jest tutaj mocno zaznaczony. Będziesz mógł zbierać masę przedmiotów i łączyć je ze sobą, by tworzyć coraz bardziej zaawansowane narzędzia. Jest to też FPS, bo w dłoni trzymasz pistolet, którym eliminujesz wszelkie zagrożenie. A jest go tutaj sporo, bo już na początku gry spotkasz jakiegoś szkieletomaga, który przywoła swoich sługusów oraz zombie. Gra będzie prowadzić cię, byś rozwiązał tą zagadkę i poznał wiele fabularnych smaczków, jakie przygotowali dla ciebie twórcy. Widzisz, jestem jeszcze na początku gry, a już mogę wiele powiedzieć o tej produkcji. Myślę, że im dalej pójdę, tym mocniej mnie ona pochłonie. Na pewno ciebie też wciągnie tak samo, dlatego łap za link w opisie filmu i pobierz ten tytuł. Ale się wciągnąłem w tą grę, mówię ci, od dawna szukałem czegoś, co jest związane z survivalem, ale nie każda gra jest równocześnie taka lekka i prosta w obsłudze jak właśnie ta, bo wiesz, jest naprawdę wiele świetnych tytułów survivalowych z fajną rozgrywką, ale wszystkie one są bardzo skomplikowane i długo się rozkręcają. Tutaj natomiast gra na początku bardzo fajnie prowadzi nas za rękę i pokazuje, na jakich zasadach działa właśnie ten tytuł. Potem daje nam zadania, z czasem coraz trudniejsze, byśmy mogli się wykazać. Gra nie jest sandboxem z otwartym światem. Rozgrywka skupia się mocno na zdobywaniu przedmiotów, jedzenia, picia i innych potrzebnych rzeczy. Jednak robimy to w niecodzienny trochę sposób. Gdy idziemy przeczesywać teren, to robimy to grając w minigierkę układankową. To, co uda nam się ze sobą połączyć, dostajemy i dodajemy do swojego ekwipunku. Potem w naszej bazie możemy to wykorzystać na wiele wszelakich sposobów. Wszystkie receptury na tworzenie narzędzi również gra daje nam jak na tacy, dzięki czemu gra się w to naprawdę świetnie, czuję kontrolę nad wszystkim i jednocześnie dobrze się bawię. Naprawdę polecam ci to, link oczywiście jest do tego na dole w opisie. Jak ja uwielbiam gry, gdzie twórcy mają poczucie humoru. Ledwo po odpaleniu właśnie tej gry mamy cutscenkę fabularną, w której widzimy naszego bohatera układającego domek z kart. Nagle wielki wybuch spowodowany jakimś nieudanym eksperymentem pobliskiego maga rozwalił nasze wielkie dzieło i tyle. Tak się zaczyna nasza historia, no głębokie, nieprawdaż? Sama gra wygląda jak Minecraft z wgranym modem na ładną grafikę.
Jednak tutaj gra nie jest nastawiona jedynie na budowanie i ścinanie drzewa gołymi rękami. Jest to bardziej tytuł w stylu RPG, gdzie chodzimy po otwartym świecie, wykonujemy ciekawe zadania i rozwijamy swoją postać. Warto by było, gdybyś również dowiedział się, co się stało u tego maga, bo ewidentnie narobiło to dużego zamieszania. Serdecznie ci polecam tą grę, szczególnie jeżeli lubisz właśnie takie minecraftowe sandboxy oferujące wielkie otwarte światy. Ta gra to już znacznie poważniejszy survival, który rozgrywa się w średniowiecznym świecie fantasy, w którym widok zombie jest codziennością. Na początku najważniejsze będzie oczywiście przetrwanie, jednak gdy zaczniesz orientować się w tym świecie, możesz podjąć bardziej ambitniejsze cele. Pamiętaj, że w takim świecie przetrwają tylko najsilniejsi, a na pewno chowanie się w szałasach nie będzie należało do tworzenia silnej pozycji, dlatego warto być zadbał o stworzenie domu, z drzwiami i oknami oczywiście. Świat gry jest ogromny i pełen tajemnic. Chociaż twoja przygoda zaczyna się na stosunkowo małym obszarze, to po podróży poza jej granice poznasz mapę, która zadowoli twój instynkt eksploracji totalnie. Serdecznie zapraszam do gry mordeczka. Fajna i prosta gra zręcznościowa, trochę nie pasuje do obecnego letniego klimatu, ale co tam, ważne, że przyjemnie się w nią gra. Chodzi tu, jak widzisz, o odśnieżanie zablokowanych przy domach pojazdów. Każdy level składa się z konkretnej liczby aut, które czekają na ocalenie. Każdy level jest również wypełniony masą przeszkód, które utrudniają do nich dostęp, przez co ciężej jest wykonywać misje na full gwiazdek. Swoje spycharki możesz wymieniać, kupując fajniej wyglądające i bardziej wypasione maszyny. Gra stawia przed tobą achievementy, by uwolnić daną ilość samochodów, rozwalić tyle a tyle przeszkód i zdobyć określoną ilość monet. Każdy gracz lubi zdobywać osiągnięcia, dlatego jest to coś fajnego. Nie jest to gra na długie godziny na pewno, ale na zabicie nudy sprawdza się całkiem nieźle. Na teraz to tyle, ale czeka cię jeszcze wiele gier, których nie możesz przegapić. Kliknij w playlistę i przenieś się do świata mobilnej rozrywki. Do zobaczenia, mordeczko, mam nadzieję, że już za chwilę. Yo!